Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w ostatnim odcinku Stone Sharda, jaki będę przygotowywał przed premierą. Myślę, że po premierze stanowczo wrócę do tej gry i gdzieś tam, jeżeli będzie dostępna nowa wersja, no to po prostu Wam ją zaprezentuję oraz pokażę, jak się rozgrywa w ogóle w grę i tak dalej. Także w tym momencie będziemy się tutaj skupiać na oczywiście samej rozgrywce. Spróbuję przejść, posiadając wszystkie moje umiejętności. Wiem, że najbardziej skuteczne taktyki to są te stealthy. Nasze umiejętności, wybór tego, co nam ma nasza postać w tym akurat prologu, jest tu uzależniona bardzo mocno od tego, co dostaniemy, ponieważ inaczej nie przeżyjemy zwyczajnie do jego końca. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gra, pomimo swoich bardzo licznych zalet, zacząłem też w niej dostrzegać wadę. Wadę, jaką jest bardzo duże RNG. Właśnie to, o czym teraz tutaj mu powiedziałam. Nie tylko i wyłącznie ilość obrażeń, ale również i sam system budowania lochów sprawia, że mamy tutaj bardzo duże trudności czasami z wygraniem poszczególnych walk. Oczywiście wiadomo, to jest tylko i wyłącznie taka dodatkowa rzecz, o której nie należy pamiętać, ale zdawajcie sobie z tego sprawę, że gra tak naprawdę jest wyjątkowo trudna i od tego czasami, czy przeżyjecie dane starcie, czy nie, czy w danym miejscu zostaniecie zabici, czy też nie, zależy to, jaką zbroję dostaniecie, zależy to, czy szybko wam wydropi odpowiednia broń, na którą chcieliście, czy też byliście bardzo nastawieni. Zależy od tego tak naprawdę to, co da nam gra jako narzędzie, które możemy sobie potem wykorzystać. Dobra, zbieramy oczywiście różne rzeczy. Łuk na pewno się przyda tylko na drugim slocie mojej postaci. Służy to bardziej do odpalania beczek. Pierwszy ten poziom, jak gdyby po wprowadzeniu samym, którego przejście jest raczej oczywiste, radzę robić cały czas na stealth modzie, na tym, żeby poruszać się bardzo cicho. Oczywiście staramy się również zbierać wszystkiego rodzaju mikstury. Część z nich może być bardzo potężna na późniejszym etapie rozgrywki. Dobra, zobaczymy, co mamy. Chlebek dostaliśmy. Zazwyczaj potrafi się trafić coś lepszego. Ok, mamy miksturkę. Miksturkę pijemy przed każdą walką, to jest bardzo ważne. Zwiększa ona naszą ilość doświadczenia za każde zabicie. To jest bardzo fajne. Więc wystarczy tylko i wyłącznie odpowiednio podchodzić do przeciwników. Po kolei ich rozgryzać. Dostajemy bardzo trudnego przeciwnika na sam początek, ale jest tutaj beczka. Może by tak zrobić beczkę. Okej, okay, no jak widzieliście, bardzo się to opłacało. O, zapomniałem wypić miksturki. Powiedziałem to dosyć ważne. Mógłbym teoretycznie zidentyfikować ten łuk, ale niezbyt lubię z nich korzystać. Dobrze. Okej, okay, czyli będzie jeszcze dodatkowy przeciwnik, jakim jest mysz. Dobra. Tak jest, to czyli to był ostatni przeciwnik. Dobra. No, zidentyfikujemy sobie. Chociaż nie, jeszcze nie. Mikstury na samym początku nie są aż takie bardzo ważne. Przed ostatnią walką warto jest wiedzieć, co tam mamy w naszym ekwipunku. Z początku powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o ten loch, także odpoczywamy dosyć często oraz staramy się uzupełnić nasze statystyki, bo inaczej po prostu będzie nam bardzo trudno. Dobra, znowu po cichaczu. Ok, mamy wampira. Jeżeli nas zauważy, to jest lipa. Tracił czujność. Także krytykale akurat te od pleców są bardzo ważne. Zresztą to są standardowe umiejętności naszej postaci. Ciągle zapominam pić tej miksturki. Nie można tego wsadzić, zapominam o tym. Cicho. Część naszego ekwipunku w ogóle... Niszczenie samych skrzynek nie jest tak bardzo męczące dla naszego ekwipunku, ale za to na przykład... Ok, dalej mamy cichy tryb, także sobie wypijemy. Za to już sprawa związana z wybijaniem na przykład drzwi jest bardzo problematyczna. To jest trudna sprawa.
Musimy bardzo na to uważać, dlatego że nasza broń zwyczajnie się niszczy. Jeżeli nie chcecie ryzykować niszczenia waszej broni, najprostszą rzeczą na świecie będzie po prostu zwyczajnie zdjęcie broni z waszej postaci. Tak jest. To jest dosyć ciekawe. W ten sposób możecie oszczędzać wasze wytrzymałość waszego ekwipunku. Coś nie mam szczęścia do tych spółek, kurczę. Żadnego dobrego ekwipunku. Nie ma tutaj nic. Mazidło na naszą postać leczące. Nasza postać jest spragniona, tak się wypijemy. Myślę również, że możemy sobie wypić to. Okej, okay, będzie walka tak jak myślałem. Dobra. Ewakuujemy naszą postać. To jest chyba najbardziej przegięta rzecz tutaj. Możemy teraz odpoczywać. Oczywiście fakt, niektóre potwory potrafią nas dalej złapać i tak dalej, ale zamknięcie zwyczajne drzwi pozwoli nam się ulotnić. To dosyć szybko. A czasami potwory otaczają nas z innej strony, może dlatego nie mogłem włączyć tego typu cichego podejścia na początku. Okej, okay, mamy tutaj tego wybuchającego. Batman. Dobra. I tak, tutaj mamy tych dwóch gości. Stanowczo ciche podejście. Okej, gościu nas wykrył. Oni są dosyć mocni. Wypiję sobie tą miksturę. Dobra, udało się zdobyć poziom. Nic nie mamy tak naprawdę. Więc nie wiem, na czym mogłaby się opierać ta moja postać. To jest też coś, o czym warto wiedzieć. Nie inwestujcie waszych punktów. Oczywiście tutaj w statystyki to sobie wezmę dwa siły, ponieważ jak się okazuje, siłowe podejście jest tutaj jednym z najlepszych. Czyli postać, która ma dużo punktów zdrowia. Jest twarda zwyczajnie. Sobie zjemy na pewno. Okay, tutaj już nic nie ma, czyli weźmy następny poziom. No i świetnie. W tym momencie złota tutaj nie zbieram akurat. W zwyczajnej rozgrywce pewnie bym to już sobie magazynował, ale tutaj nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście od beczek się odsuwamy. Nie wchodzimy w ogień pod żadnym pozorem. No i świetnie, dostaliśmy zbroję, dostaliśmy sobie hełm, możemy sobie teraz zbroję zidentyfikować, jest dosyć podniszczona. Jedną z najlepszych opcji chyba będzie tutaj jednak zainwestowanie zwyczajnie w albo w miecz zwykły, albo może w naprawę. Myślę, że naprawa może tutaj być dosyć fajna, czyli armor weźmiemy sobie i zwiększymy armorem. Tak naprawdę naszej postaci, kiedy mamy dobrą zbroję, nie za dużo brakuje. Zwiększenie odporności czy tam statystyk naszych rzeczy, to długofalowy jak gdyby rozgrywca, oczywiście to jest tylko i wyłącznie intro, ale może też sprawić, że na przykład coś, czego nie możemy używać, nagle staje się przydatne. Nie dostaliśmy żadnego zestawu naprawczego, więc może
to będzie dobre podejście. Zresztą ocenicie na samym końcu, kiedy tak naprawdę przejdę albo zginę, no nie wiem jeszcze. Dobra, okej. Mam dwóch gości. Miecz i tarcza to dosyć niezła metoda na przeżycie. Możecie zauważyć. O, pułapka. Okej. Na szczęście dostałem dodatkowy bandaż i mazidło antytoksyczne. Nie jest tak źle. Strasznie głupia. Raczej daje niezłego, toksycznego kopa dla naszej postaci, chociaż zmniejsza ilość bólu. Także w wypadku połamanej ręki czy nogi, no może to nam uratować życie. Właśnie, to jest też bardzo duża wada gry z tego, co udało mi się zauważyć. Walczymy nagle z jakimś sobie stworkiem, może być zupełnie słaby. Nie musi być to wcale jakiś tam niewyobrażalnie twardy przeciwnik. No i nagle okazuje się, że na przykład dostajemy strzał, który łamie nam rękę, nogę, który sprawia, że tak naprawdę jesteśmy nagle słabi tak bardzo, że no musimy coś zrobić, w jakiś sposób zareagować, tak? Natomiast niestety poprzez to, no tutaj lepszą tarczę, więc sobie lepszą tarczę wezmę i naprawię ją, właśnie po to była ta naprawa. Właśnie przez to sprawia to, że gra tak naprawdę ma dosyć słaby poziom wyważenia, bym powiedział. Pijawki. Kiedyś sobie przestawiałem pijawki. Tutaj to było całkiem fajne, bo przywracano dosyć dużo zdrowia. I tak naprawdę, jeżeli nie mamy odpowiednich rzeczy, to umieramy, dosłownie. Czasami mamy dosyć trudne podejście, które wymaga od nas odpowiedniego zrobienia czegoś odpowiedniego. Chyba się właśnie ustawię w ten sposób, jak teraz jestem. Także dobrze stoją tutaj goście. Sobie na pewno wypiję miksturkę wzmacniającą. Okej, źle stanąłem, ale nie, no dobra, nie jest tak źle. Tak, zwiększymy sobie na pewno. W ogóle się bardzo cieszę, że to nie zmniejsza tury. Także tak, mamy teoretycznie standardowy miecz, czyli mógłbym sobie zrobić tutaj ten area attack. Nie dostałem jednak żadnej jeszcze broni. Na pewno dostałem tarczę całkiem fajną, ale też tego nie jestem pewien. Dual wielding nie. Sabotaż jest świetny, jeżeli nie mamy jeszcze takiej dosyć nieźle obranej drogi. Elektromancja, tylko i wyłącznie jeżeli dostaliśmy te magiczne przedmioty na tym pierwszym podejściu, to tam można się na tym skupić. Tutaj bym jednak tego nie używał, bo nie mam zbyt dużo tych magicznych przedmiotów. Sabotaż jest naprawdę świetny. Pozwala nam się nieźle skradać, daje nam możliwość dojścia praktycznie w każde miejsce. Ten stealth plus 4 jest naprawdę świetny. No i jeszcze takedown, który pozwala nam praktycznie ogłuszyć przeciwnika, kiedy jest samotny, wycofać się z walki i pozostać poza nią na trochę. Co jest świetne. I naprawdę fajne. No i w tym momencie gościu zasnął na 5 tur. Mogę teraz na przykład sobie odpocząć. Nie mogę odpoczywać. No dobra, ale mogę przynajmniej wypić jakąś miksturę, coś zrobić, dołożyć sobie pijawki, zabandażować jakąś ranę czy coś w tym stylu. Daje nam to mnóstwo opcji. W tym na przykład momencie mogę na przykład też zrobić zamknięcie drzwi, przejście w stealth i odpocznięcie. Tak właśnie przerwałem walkę na 5 tur. Mogę otworzyć ponownie te drzwi, zadać temu przeciwnikowi jeden cios, ogłuszyć go i znowu się wycofać z walki, jeżeli nie potoczy się po mojej korzyści. Super mocna umiejętność. Naprawdę jest świetna. Także polecam serdecznie sabotażowanie, bo jest super. I nie trzeba wcale korzystać z jakiegoś rodzaju daggera. Nie ma tam takich specjalnych wymogów dotyczących właśnie tego. Także się sprawdza naprawdę bardzo fajnie. Dobra, mamy trzech przeciwników. Dosyć mocne będzie. W szafie nic nie ma. Myślałem, że może się trafi jakaś lepsza broń.
mogę sobie naprawić moją tarczę. To śmieszne, w ogóle oni tego nie słyszą, jak ja tutaj sobie naprawiam niby tarczę czy coś. Pojedynczo w korytarzu będę się z nimi bił. Okej, ich jest stanowczo za dużo tutaj. To jest jedyna droga, prawda? Czterech na raz. Dobra, to nie jest jedyna droga. Okej. Także tamto podejście jest takie... bardzo niebezpieczne. Ja w ogóle sobie zidentyfikuję moją miksturę. Czyli mamy training. O, proszę bardzo. I oczyszczenie. Teraz w tym momencie możecie nawet zobaczyć. Są właśnie mikstury, które zwiększają nam jak gdyby losową cechę. Zobaczcie, na statystyki wypijemy. Okej. I po prostu nam je wyczyściło. Także to nie jest też takie złe. Przy czym zmniejszyło mi percepcję o 2. Zrobiło mi całkiem niezły kiszmasz z moich statystyk. Percepcję. Na pewno jeden punkt, chociaż sobie zmniejszymy. Agility na poziomie 9. No takie... Dobra, to nie było aż takie fajne. Właśnie, toksyczność. Toksyczność możemy zmniejszać poprzez picie wody. I odpoczywanie. Teraz jest już niska toksyczność. Nie, ciągle chyba była niska toksyczność. Odpoczniemy sobie chwilę. Zresztą nigdzie się nam nie śpieszy. No, dosyć długo ta toksyczność schodzi, muszę przyznać. No, dobra. To było strasznie głupie. Dobra. Chodź tu, wampirku. Dobra. Okej, czyli tak czy siak będziemy musieli niestety pójść tamtym korytarzem. Nic tam tu za bardzo nie da. Okej, ale mamy zbroję, przy czym ona jest gorsza od naszej. Łuk. Hunting bow. To jest nie za fajne. Jakaś lepsza broń by się przydała. No ale no trudno, no, skoro tak. Możemy sobie zjeść serek w tym momencie. Odpoczniemy jeszcze trochę. Toksyczność. A może po prostu zmniejszę toksyczność, smarując się tą maścią? Ja dobrze pamiętam. Przywraca zdrowie. Nie, to nie było to. To było to, tak? Detoxification low. Właśnie. No i super. Usunęliśmy toksyczność z naszej postaci. Dobra. Jak to rozegrać? Tamci będą do mnie strzelać. Będzie podchodził. Dziabnę go. Udało się zadać krytyka. Teraz pojedynczo będą podchodzić. Świetnie. W tym momencie mogę sobie nawet naprawić zbroję, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Chyba tarcza jednak. Dobra, tarcza była całkiem fajna. Greatsword wypadł. Jak już mówiłem wcześniej, to jest jedna z najlepszych broni. Jeszcze dagger. Okej. No. Super. 10. 12 obrażeń, jeżeli uda się go naprawić. No to już mamy tutaj broń high-endową. Jak powiedziałem, Greatsword w jednym z moich podejść chyba miałem bardzo dobrą broń. Plus 2 do siły. Przy czym to zwyczajny daggerek, także wydaje mi się, że tutaj jednak pójdziemy w Greatsworda. Wielki miecz jest naprawdę bardzo silny. Wystarczy, że go naprawimy lekko. Powinien naprawdę dawać radę. Dobra, tą szafę zresztą żeśmy zwiedzili. Skradać się miałem, tak, skradać. W ogóle to może najpierw odpocznijmy. Nie zapominajmy o tym, ponieważ tak naprawdę często przechodzę... Ja mam już coś takiego, że często z walki do walki
kiedy kończę. Mam tak silną postać, że tak naprawdę nie muszę odpoczywać i po prostu przechodzę do następnej walki, bo i tak polega to tylko i wyłącznie na kilku sieknięciach mieczem. Samotny łucznik. Dobrze wróży. No i widzieliście, jaki critical. Za 33, no to bardzo silny atak. Udało się go odsłonić. Ogłuszymy sobie go. Przejdziemy w ukrycia. Czyli zablokował. No. Okej. Okay. No i super. Dobra, dodajemy sobie dodatkowe punkty. Myślę, że tutaj siła taka zwyczajna będzie najlepsza. Great Sword. No i tak jak mówiłem, zdecydowanie jedna z najlepszych broni. Że udało się złapać coś fajnego. I naprawiamy ten wielki miecz. Już jak widzicie, mamy 10 obrażeń już czystych. Także mieczek jest całkiem sprawny. Tylko pałka jeszcze gdzieś tutaj. Nie, na dual tego nie będę się robił. Czyli pałka zwykła też nie jest mi potrzebna. Myślę, że zwykła pałka gdzieś tam jakaś magiczna mogłaby sprawić to, że mógłbym się, przynajmniej jeżeli nie dostałbym tego miecza, że mógłbym się faktycznie przesiąść na pałkę, ponieważ jest bardzo potężna. Tam umiejętność z pałki, która, ile dobrze pamiętam, ona tam ogłusza chyba na dwie tury. To jest świetna umiejętność, naprawdę jest bardzo mocna. Zresztą pałki wtedy też dostają chyba pasywną umiejętność, że mogą ogłuszać. Także to jest, no, silna, silna rzecz. Okej, okay, dobra, tych jest tutaj za dużo, żeby ich tak frontalnie rozbroić wszystkich. Okej, okay, jeszcze mamy kusznika. Uda ciche zagranie. Miksturka życia. Okay. Dobra, nie mam, kurczę, lockpika. Okay. Wyłamujemy. Co? Uszkodziłeś sobie nogę? Do narożnika cię? Nie, do narożnika nie. Okej. Udało się. Dosyć trudno było. Straciłem przy tej miksturkę, co może mi kosztować wygraną lub przegraną potem. Dobra, odpocznijmy po tej walce. Chleb to akurat nie za bardzo. Wino, wody. Tutaj mamy. O, proszę bardzo, Brasselsy. Plus 2 do siły. Jeszcze lepiej. Dobra, już nas widział. Mogę go strzał zdziabnąć. Okej. Okay. Lata jest ranna. Teraz tak. W tym momencie na przykład nie mam żadnych tam tych szyn do nastawiania sobie, tak? Czyli w tym momencie moja klata jest bardzo, bardzo narażona tutaj na obrażenia.
mogę użyć czegoś takiego i tak naprawdę odpoczywać. To jest jedyna opcja na to. Klata jest no, dosyć mocno uszkodzona. Niby już się stabilizuje, bo się posmarowałem tą maścią. Mogę jeszcze raz. Mogę sobie zjeść coś, co też niby, znaczy brak głodu oczywiście i pragnienia na pewno mi tutaj pomoże. I w tym momencie teoretycznie mogę walczyć, ale nie jest to zbyt dobre ani zalecane przeze mnie, także nie róbcie tak. Dobra. Kiedy mój tor się ustabilizuje? Ok. No to jest w porządku. To jest właśnie bardzo trudne, kiedy dostajemy nagle jakiś efekt, niby znikąd, bo tak naprawdę no to co tam, jedna strzała od naszego przeciwnika, tak? Ma dosyć potężny pancerz, przynajmniej jak na tą wersję demo, czy tam tą wstępną. No i no co? No niestety, zostałem dosyć porządnie skopany. Co my tam mieliśmy? Miecz znowu ma zmniejszoną durability, także go sobie naprawimy. Aha, właśnie, tutaj już jest wyjście. No okej, to idziemy, zobaczymy jak nam pójdzie w kościółku. Mamy 107 tur. O, teoretycznie mogę sobie to jeszcze wypić przed walką. Klucz, pijawki. Pijawki gdzieś tam w walce. Jeżeli się zabandażuje, to czemu by nie? Dobra, odpoczniemy jeszcze trochę. Ja chcę sobie jeszcze naprawić jeden element ekwipunku. O ile dobrze mi się wydaje, to będą moje naramienniki. Nie, na nich w ogóle nie ma spadków. Szansa na unik. Na klacie albo na butach. Dobra. Pięćdziesiąt tur, 40 tur. Pora na napój. Dobra. Okej, teraz tak. Klata czy ten... Nie, klata. Dobra, okej. No i klatka jest naprawiona. Więc wyruszajmy. Oczywiście to, jeżeli oglądacie tę serię, no to widzieliście mnóstwo razy. Oczywiście staramy się jak najszybciej dojść do tych posągów. Możemy uderzyć, bo teraz niestety już dostajemy obrażenia. Bug stanowczo. No i niedobrze to wygląda przez tego buga. Dobra, jedno się rozpadło. Dobra, ucieszyliśmy tego zombiaka. Kurczę, jaka to mogę znaleźć. Napijemy się tego i mikstury uzdrawiającej. Teraz wszystko w rękach nieszczęśliwych udowodnią. Jest to chyba. Rozwal go. No,
Co my tutaj jeszcze mamy? Spróbujemy z pijawkami. Wykończą nas, kurczę. Tego ogłuszymy. Tego zabijemy. Pod posąg, pod posąg. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Świetnie. Tak. Okej. Okay. Udało się. Dobra, super. Także jak widzieliście, że dość trudno, ale pijawki dały radę. Dobra, mamy oczywiście ból. Może weźmy i sobie zaaplikujmy jakiegoś dziabonga. Się zdetoksyfikujmy. Także jak widzieliście, Greatsword, dosyć fajne połączenie właśnie możliwości szybkiego poruszania się, bym powiedział, bo to przeskakiwanie z szarży do przodu jest dosyć fajne, przy czym fakt, brakuje nam tutaj obrony, także jeżeli nie macie ciężkiej zbroi, to będziecie pewnie dosyć ubolewać, ale jak widzieliście, udało mi się. Także to tyle. Jak powiedziałem, do serii pewnie wrócę dopiero, kiedy gra wyjdzie i zdążę ją sobie troszeczkę ograć, ale naprawdę polecam Wam sprawdzić demo. Jeszcze raz powtarzam, jest za free na Steamie, to się nazywa Stone Shard Prologue, no i wystarczy, że sobie wejdziecie i macie konto na Steamie, także jeszcze raz serdecznie polecam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć!